Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. Bohaterem dzisiejszego programu będzie postać doprawdy niezwykła. Człowiek, którego dorobek wprowadzał kilka pokoleń Polaków we wspaniały świat kultury antyku, wprowadza nadal. Znakomity pisarz, kongenialny tłumacz, wybitny znawca starożytności, uwielbiany, czytany, ceniony zarówno w czasach II RP, jak i w PRL-u. Człowiek, w przypadku którego dzieło troszkę przesłania autora, więc spróbujemy przypomnieć także człowieka, jakim był Jan Parandowski. Stał się Parandowski klasykiem za życia. Cechowała go boska łatwość pióra, idealna przejrzystość zdobyta w poufnym obcowaniu z mistrzami greckimi i łacińskimi, precyzja wyostrzona na francuszczyźnie, melodyjność pokrewna mowie włoskiej, znamionowała tego człowieka o nieharmonijnej, a nawet nieładnej twarzy absolutna harmonia wewnętrzna. Anegdota, którą opowiadano w rodzinie o tym, jak Słonimski Antoni kiedyś podbiegł w Ziemiańskiej do Jana Parandowskiego i powiedział: Jasiu, gratuluję ci, wspaniałe wyróżnienie, dostałeś orła białego. A on mówi: no jak to tak wysoko, nie mogliście niżej mierzyć, przecież to jest dla głów panujących. On mówi: no właśnie, za panowanie nad sobą ci się należy. Parandowski wniósł do literatury polskiej bardzo dużo. Jest kimś znacznie więcej niż popularyzatorem antyku. Jest przede wszystkim wielkim, wybitnym pisarzem, który twórczość swoją osadził głęboko w kontekście grecko-rzymskim. Antyk, starożytna Grecja, Rzym, to wszystko było niesłychanie ważne dla niego, ale równie istotna była właśnie przynależność tutaj Polski do pewnego kręgu kulturowego, europejskiego właśnie. To nie jest przypadek, że on był 50 razy w Wenecji. Powiedział, że nie wierzy w tak zwane natchnienie, że podstawą właśnie sukcesu jest dyscyplina i pracowitość. Mówi, nawet jak nie masz natchnienia, to siedź i myśl. Ostatnio właściwie dowiadujemy się dość dużo faktów dotyczących jego życia. Pokazują, że akurat w sprawach osobistych to był człowiek, który swój życiorys dość, no w wielu punktach, jeżeli nie zakłamał, to w każdym razie o wielu sprawach milczał. Najwłaściwiej byłoby nazwać Parandowskiego alchemikiem słów. Umiał przemieniać w tyglu alchemicznym słowa w kwiaty, w zapachy, w kolory. Wysoka kultura, gorące serce, porywcza wyobraźnia, przenikliwa inteligencja. Oto cechy, których wymagał od krytyków literackich. Umiał wsłuchiwać się najczulej w minione wieki i ożywiać ich piękno. Pozwalało to goić prędzej rany zadawane przez barbarzyńską współczesność. Trudno jest chyba dzisiaj znaleźć kogoś, kto nie zna Jana Parandowskiego. Zapytam może na początek panią Joannę, czy pani dostrzega jego obecność nie tylko na listach lektur, gdzieś tam sięga wzrokiem za każdym razem, czy słuchem, gdy ktoś mówi o Parandowskim? Myślę, że tak. Przede wszystkim Jan Parandowski różni się od dzisiejszych pisarzy. To jednak był klasyk, to jest innego rodzaju fraza. I wszyscy ci, którzy tęsknią za taką długą frazą, a myślę, że jest ich coraz więcej, zaczynają czytać Jana Parandowskiego. Ja się wielokrotnie stykam z nowymi czytelnikami, na przykład Alchemii Słowa, która jest taką książką dotyczącą pisarzy w ogóle. Kto jest pisarzem, dlaczego jest pisarzem, kondycja pisarzy. To jest przepięknie napisane, ale też wszystko to, co dotyczy antyku, co dotyczy podróży, to jest obecne. A punkt widzenia naukowca na tą obecność Parandowskiego dzisiaj? Myślę, że
oczekiwałabym, żeby jednak była znacznie większa obecność. Prawdą jest, że przetrwały w takiej świadomości potocznej, można powiedzieć oczywiście, przetrwał jako autor mitologii, ponieważ od lat wychowywaliśmy się wszystkie, chyba nasze pokolenia również, właśnie na mitologii Barandowskiego, na jego wspaniałych opowiadaniach i oczywiście alchemia słowa. Nie mówię już tutaj o wspaniałych przekładach z Odyseją na czele. Spójrzmy na przyczyny zainteresowania tą postacią z pani strony, bo pani naprawdę wiele lat poświęciła badaniu biografii Jana Barandowskiego. Dlaczego on? Bo taka postać zdawałoby się oczywista, którą wszyscy znają ze szkoły. Tymczasem, jak mówił Krzysztof Masłoń przed chwilą, jego biografia chyba kryła sporo zagadek. Ja zainteresowałam się głębiej jego postacią na fali takiej euforii, jaką przeżywaliśmy w latach 90., na początku lat 2000, właśnie wejścia Polski, powrotu właściwie Polski do Europy. I dla mnie Barandowski był jednym z wielkich Europejczyków. I ja po prostu traktowałam jego pisarstwo, jego osobę, jego obecność jako przykład tego powrotu do Europy, ale w takim najpiękniejszym tego słowa znaczeniu. Dla Barandowskiego nie było ograniczeń w ciągu jego życia, mimo że przeszedł właściwie najtrudniejszą fazę, myślę o latach 50., kiedy te drogi bliższych kontaktów z Europą były zamknięte, nie dla Barandowskiego. On po prostu nie uznawał tych granic, nigdy o nich nie mówił wprost, jakby dając do zrozumienia, my należymy do tej Europy i my jesteśmy w pełni Europejczykami. Mało tego, to przesłanie Barandowskiemu towarzyszyło już w zasadzie od lat 30. Warto pamiętać, że nie kto inny jak Barandowski pod koniec lat 30. udał się z takim cyklem wykładów do Francji, przewrotnie zatytułowanym Polska leży nad Morzem Śródziemnym. Jak sam wspominał, dość spotykał się z pytaniami, dlaczego, no jakżeż, geografia mówi zupełnie coś innego, natomiast pan mówi, że leży nad Morzem Śródziemnym. I on mówił, tak, Morze Śródziemne to jest kultura zachodnia. My jesteśmy przedstawicielami kultury zachodniej. Nasze myślenie, nasza organizacja społeczna, nasze wartości są wartościami kultury zachodu, kultury, która jakby po swoich podstaw zakłada demokrację przede wszystkim, właśnie pewne bardzo ugruntowane systemy wartości, szacunek dla człowieka, dla istnienia. Tym się różni kultura zachodu od kultury wschodu. Spójrzmy na lata szkolne Jana Barandowskiego. Jan Barandowski wywodził się z bardzo ciekawej formacji intelektualnej. Przed wojną uczęszczał do jednego ze słynnych klasycznych gimnazjów, gdzie od wczesnych lat uczył się łaciny, greki, tłumaczył, poznawał literaturę i kulturę antyczną. Żartował potem, właśnie to nie był żart, to było stwierdzenie faktu, że absolwenci tego gimnazjum byli lepiej wykształceni od tych, którzy kończyli po wojnie filologię klasyczną. Ta jego ogromna wiedza dotycząca i antyku, i znajomość języków wzięła się nie tylko ze starannej edukacji, ale z pasji, którą miał od dzieciństwa. W jego tych notatkach i pamiętnikach widać, że indeks jego był przeładowany i nawet profesorowie się dziwili, czy podoła, ale on był w stanie zrywać się przed siódmą, żeby wysłuchać jakiegoś wykładu i robił to z wielką przyjemnością. Barandowskiego widzę zawsze na tle wielkiego posągu Homera stojącego w westybulu IV gimnazjum we Lwowie. Uczyliśmy się tam obaj, on o jedną klasę wyżej ode mnie, a było to przed I wojną światową. Szkoła miała typ klasyczny z łaciną we wszystkich 8 klasach, a z greką od 3. W takiej atmosferze dominującej humanistyki kształtowała się istota duchowa przyszłego pisarza. Pani Joanno, Barandowski to jest nazwisko matki pisarza. Dlaczego pani dziadek zdecydował się właśnie na taki krok? I czy w związku z tym w tradycji rodzinnej obecny był ojciec Jana Barandowskiego? Mówiło się o tym?
No więc właśnie, tutaj dotyka pan tajemnicy, a jeżeli ja bym mogła określić jednym słowem, jak widziałam swojego dziadka od najwcześniejszych lat swojego życia, to właśnie tak. To był najbardziej tajemniczy człowiek, jakiego w życiu poznałam, najbardziej milczący, też najspokojniejszy, jakiego w życiu poznałam. Natomiast niósł ze sobą tajemnicę. I tutaj od razu chcę powiedzieć, że gdyby nie determinacja pani Grażyny Pawlak, której zawdzięczamy odkrycie tej tajemnicy, to może byśmy rzeczywiście mniej wiedzieli. Ale takim przewodnikiem dla mnie zawsze od dzieciństwa była przepiękna książka Zegar Słoneczny, gdzie mój dziadek opisuje swoje dzieciństwo we Lwowie. Ale rzeczywiście od początku lektury były tam dla mnie rzeczy niepokojące, zadziwiające, ale nigdy bym nie śmiała zadać pytania swojemu dziadkowi, że coś jest nie tak. Dlatego, że to, co opisuje, że jego matka została wcześniej wdową. Opisuje swoją matkę jako osobę czytającą niewiele, właściwie książkę do nabożeństwa. Tymczasem jednocześnie jest opisana ogromna biblioteka. Kto miałby tę bibliotekę mieć i dlaczego? Zegar Słoneczny jest też całym takim zbiorem opowiadań, cudownych obrazków, przedmiotów, które były w domu, klimatu tego domu. Ale nie ma nic o jakiejkolwiek pozostałości po ojcu. Ten ojciec nie jest wspomniany. No i właśnie tutaj dzięki badaniom pani Grażyny Pawlak wiemy już, że dziadek swojego ojca dla świadomości czytelnika ukrywał ze względu też na jego stan jako duchownego. Ale też wobec tego przyjął nazwisko matki, bo jego ojciec miał na nazwisko Bartoszewski. I całe dzieje rzeczywiście tej sprawy, no tutaj wiemy, znamy tylko dzięki tym badaniom. Ja natomiast miałam wielki problem moralny, bo zaczęłam pisać książkę o swojej rodzinie, też na podstawie badań pani Grażyny Pawlak, ale ona jest naukowcem, a ja jestem wnuczką. I pytanie jest takie, czy wolno mi wydać tajemnicę mojego dziadka. Bo skoro on nie chciał pisać o swojej rodzinie, to znaczy, że chciał, żeby to było zachowane w tajemnicy. Pani Anno, czy ten człowiek tajemnica, którym był pani dziadek, dzielił się tym, od kiedy zaczęła się u niego fascynacja światem kultury antycznej? Czy to była rzecz po prostu oczywista, bo w momencie, kiedy pani zrozumiała, kim jest, no to był właśnie tą wielką figurą kojarzoną z tym wspaniałym dorobkiem? To jest troszeczkę inaczej w rodzinie. Nie ma takich przemówień, od kiedy, prawda, jak to się stało, chociaż rzeczywiście w anegdocie, tak. No przede wszystkim moje wspomnienia, jeśli chodzi o mitologię, są naprawdę bardzo wczesne, ponieważ ja miałam to szczęście, że dziadek mi czytał mitologię. A działo się to zawsze wtedy, kiedy z jakichś powodów ja nocowałam w domu mojej babci i dziadka jako dziecko. I był taki wierszyk, przynosił mi jabłko i mówił: dziadek ci przeczyta mitę, ty zjesz jabłko znakomite. I zawsze się to tak zaczynało i czytał mi tym swoim takim zaśpiewem lwowskim, którego rzeczywiście no, nie zapomnę nigdy. Także takie było moje pierwsze w ogóle zetknięcie z tym światem mitów. Natomiast taka anegdota w rodzinie opowiadana przez niego, że na początku w szkole on nie był zainteresowany zupełnie ani łaciną, ani greką. Właściwie ten świat go nie pociągał. I dopiero kiedy zadano mu pracę wakacyjną,
która miała polegać właśnie na ugruntowaniu tej wiedzy, ze względu na to, że słabo z tym było, on się wciągnął niebywale w ten świat już po prostu na zawsze. Czy to przebiegało tak jak w powieści Niebo w płomieniach? To jest dobre opisanie tej drogi, pewnego przebudzenia, pewnych poszukiwań Jana Parandowskiego? Myślę, że nie do końca. Myślę, że nie do końca jednak ten jego wybór jakby determinował. Każdy młody człowiek lubi być podziwiany, ponieważ Parandowski charakteryzował się niebywałą pamięcią. Dla niego przeczytany raz tekst pozostawał bez mała na zawsze w jego pamięci, w związku z czym imponował swoim kolegom. Mało tego, imponował jeszcze swoim również nauczycielom i zaczął na bazie chyba takiej potrzeby, pomagania kolegom. To właśnie ukształtowało się chyba już w lwowskim gimnazjum, kiedy on chciał pomagać i chciał też w tej grupie organizować troszkę życie w tej grupie. I był taką osobą, która objaśniała swoim kolegom meandry tychże bogów, ale to wynikało z jego znakomitej pamięci. Natomiast, jeśli mogę dopowiedzieć, to właśnie w przypadku Greki było tak, że Parandowski po prostu najzwyczajniej w świecie groziło mu powtarzanie klasy ze względu na to, że nie zaliczył Greki i nawet rzeczywiście w 11 roku, w 1911, nie ma nazwiska Parandowskiego w spisie uczniów. Bardzo porządnie te spisy były oczywiście przygotowywane w systemie galicyjskim, taki był wymóg, więc dzięki temu bardzo dużo wiemy. Nie ma, ponieważ nazwisk uczniów przeznaczonych do poprawki nie ujawniano. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że zachowywano, RODO. Że RODO. I Parandowski tak bardzo wziął sobie do serca to, że jak to on z taką pamięcią nie bardzo sobie radzi z Greką, poświęcił 2 miesiące rzeczywiście wakacji i już był najlepszym uczniem, gdy idzie o Grekę, niezwykle chwalonym, zdał ją celująco i mało tego, bardzo szybko zaczął czytać w języku oryginału. Taki był wymóg również w gimnazjum. Nie tylko uczono języka, to jest zupełnie coś innego niż to, co my dzisiaj znamy w naszej edukacji. Po prostu języka uczono, zadając uczniom pytania i prace, które mieli odrabiać, czy mieli przygotowywać właśnie w języku oryginału. Pani doktor, skoro był takim świetnym uczniem i zdobył takie świetne wykształcenie, dlaczego Parandowski nie poświęcił się nauce, tylko oddał się pisarstwu? To też jest ciekawa historia, bo on sam był głęboko przekonany, że on będzie naukowcem i nawet mówił, jemu bardzo imponowała szczególnie nauka niemiecka. Bardzo, bardzo skrupulatnie wszystkie prace opatrywane przepisami, szczególnie ty przywoływał uczonego niemieckiego Mommsena i nawet twierdził w jednym z tekstów, że on tak myśli, że on będzie nawet lepszy niż Mommsen, bo będzie miał więcej niż 1000 takich przypisów do takiej pracy. To go bardzo, bardzo frapowało. Taka próba właśnie znalezienia własnej drogi. Co się okazało? Po pierwszym roku studiów przyszła pierwsza wojna światowa, przyszła duża przerwa. Parandowski został internowany. W istocie było to obwieszczenie, które mówiło, że mężczyźni od wieku lat 18, od 18 do 50, jeśli pozostaną we Lwowie, zostaną włączeni oczywiście do armii austriackiej. Chyba, że sami chcą sobie życie ułatwić i wyjechać w głąb Rosji. I Parandowski wybrał właśnie taką drogę. Inaczej mówiąc, można powiedzieć, że sam się trochę internował, żeby nie popaść w ramy armii austriackiej wracającej już wówczas. I rozwinął się u niego zmysł organizacyjny. To dzięki Parandowskiemu
Polskiemu, właśnie w Saratowie powstał Dom Polski. Zaczął właśnie wydawać pismo, którego był redaktorem, Wiadomości Saratowskie. Ukazały się tak naprawdę dwa numery, nie znamy pierwszego numeru, bo cały skład zaginął w tej zawierusze rewolucyjnej. Znamy tylko drugi numer Wiadomości Saratowskich, który szczęśliwie uchował się w Bibliotece Jagiellońskiej. W Saratowie poznaje także Aurelię Wyleżyńską, która zostaje jego żoną. To też jest historia, o której wielu do niedawna nie wiedziało. Kim była i jak miała wpływ na młodego Parandowskiego? Tak naprawdę, Parandowski, jakiego znamy, to można w pewnym sensie nawet powiedzieć, że został uformowany przez Aurelię Wyleżyńską. Nie obawiam się używać takich sformułowań, dlatego że była to kobieta, jedna z pierwszych kobiet w Polsce, która skończyła Uniwersytet Jagielloński. Kobieta, która oczywiście przeszła przez kursy Adriana Baranieckiego, kursy psychologiczne, bardzo ważne dla kobiet. Nie wspomnę już o znakomitej pensji. Kobieta, która już wówczas pisała, pochodziła z rodu ziemiańskiego i to była kobieta, która właśnie nauczyła Parandowskiego doskonałego władania językami obcymi. Ale to dlaczego się rozpadł ten związek, skoro było tak dobrze? Bardzo pospolitych przyczyn, tak naprawdę. Aurelia Wyleżyńska była 14 lat starsza od Parandowskiego. W tamtej epoce to właściwie był jakby krok bardzo trudny do zaakceptowania. Po powrocie już z Rosji Parandowski wydał książkę Bolszewizm i bolszewicy w Rosji. Romy. To jest nasz pierwszy sowietolog. Tak, rzeczywiście pierwszy w Polsce. Była to pierwsza książka sowietologiczna, tak naprawdę. Tyle, że ona jakby nie rezonowała jeszcze w tym czasie tak bardzo. Po pierwsze elity odrodzonej Rzeczpospolitej, które alarmowały o zagrożeniu płynącym ze wschodu, często też były karcone, że sieją defetyzm, że należy jednak skupić się na innych tematach. To, co się tam dzieje, nas nie dotyczy. Parandowski mówił, a i owszem, nas bardzo dotyczy. Dotyczy dlatego, że wprowadza się to, co on tam zobaczył, sposób traktowania oczywiście jednostki, sposób podejścia do państwowości był dla niego zupełnie obcy. Bał tego, on obawiał się, że zostanie przetransponowany na grunt polski. Stąd ta książka tak szybko wydana. Pani Joanno, ta książka Bolszewizm i bolszewicy w Rosji nie mogła się w PRL-u ukazywać. W rodzinie było wiadomo o tym, że dziadek ma w dorobku też coś nieprawomyślnego. Zdecydowanie tak. Oczywiście myśmy wielokrotnie rozmawiali o tej książce, bo świadomość taka właśnie, że dziadek napisał to, co napisał, a w rzeczywistości, kiedy armia radziecka stacjonuje w naszym kraju, nie było to proste. Aczkolwiek rzeczywiście naszym marzeniem było, żeby ta książka była wydana. Zresztą ja myślę, że ona w dzisiejszych czasach ma szczególną wymowę, bo ona bardzo znakomicie i celnie rozpracowuje mentalność rosyjską, bardzo krytycznie. Także ona jest rzeczywiście do dzisiaj bardzo potrzebna. Pierwszy sowietolog, oddajmy Janowi Parandowskiemu to, co mu należne, ale przede wszystkim przechodzi do historii już przed wojną, jako promotor literatury klasycznej, pisze mitologię, pisze Wojnę Trojańską, Podróże Odyseusza. W latach 30. przenosi się z Lwowa do Warszawy. Jest już wtedy gwiazdą, bo bardzo szybko zostaje prezesem penklubu, jednak tych słów uznania jest bardzo wiele. Jako kto był wtedy ceniony? Właśnie jako specjalista od antyku? Był ceniony jako specjalista od antyku niewątpliwie. Był ceniony przede wszystkim chyba wówczas za jego, tak jak wspomniałam wcześniej, te zdolności organizacyjne, umiejętność zarządzania zespołami. On przechodzi do Warszawy w 1929 roku tak naprawdę już. I tutaj w momencie, kiedy się zjawił, również pierwszą jego pracą, cóż było? Była już redakcja pamiętnika warszawskiego. Znowu
pisma adresowanego do ludzi kultury, którzy, młodych ludzi, bardzo często kultury, i w tym piśmie podejmowano różne zagadnienia nurtujące współczesne umysły. Tam były zagadnienia naukowe, były zagadnienia literackie, ale przede wszystkim uznawał, że musimy do nich dotrzeć, do tych ludzi, jeśli chcemy, żebyśmy zbudowali, to też była taka próba chyba zbudowania takiej postawy Polaka, który jest pewien, że jest naprawdę Polakiem, który umie ocenić wartości, które proponuje mu kultura zachodnia i który będzie potrafił się bronić na argumenty, bo obrona, że tak powiem, za pomocą siły, jak było widać z przebiegu rewolucji rosyjskiej, bolszewickiej, to już się tego nauczył. No niestety elity mogą przegrać, argumenty mogą zwyciężyć, siła może unicestwić. Jan Parandowski cieszył się w okresie międzywojennym dużą popularnością wśród czytelników. Jego książki miały duże nakłady. Jak pani sądzi, z czego wynikała ta popularność? Z wartości tych książek po prostu. No tak, to no ale jest wielu świetnych artystów, którzy są nieznani, którzy są odkrywani dopiero po śmierci, więc może uchyli pani rąbka tajemnicy, jeżeli to jest tajemnica rodzinna. Nie, ale tu może pan coś wie na ten temat. Mnie się wydaje, że sprawa jest bardzo prosta. Czym to należy tłumaczyć? No w końcu problematyka antyczna, no umówmy się, nie jest to literatura. Znaczy ja myślę, że pan pyta z dzisiejszego punktu widzenia. Natomiast, ale jeżeli mówimy o, bo pan mówi o okresie międzywojennym w tej chwili, no to w tamtym okresie jeszcze trzeba pamiętać, że wtedy, kiedy mój dziadek chodził do szkoły, czyli stosunkowo niedawno przed okresem międzywojennym, greka, łacina były przedmiotami obowiązkowymi. I w ogóle tego rodzaju podstawy no, były oczywiste. W Syzyfowych pracach Żeromski zdradził się, że nienawidził tego. Ale właśnie ja mam bardzo ciekawą tutaj opowieść dotyczącą właśnie mojego doświadczenia i stosunku mojego dziadka do choćby łaciny. Otóż mnie łacina strasznie nudziła. A mój dziadek bardzo chciał, żebym ja się jej uczyła i chodziłam na takie dodatkowe lekcje właśnie łaciny. I w pewnym momencie chciałam to przerwać, ze względu na to, że czułam, że to nie będzie mi potrzebne. I rozmowy z nim na temat tego, czym jest łacina i że tu nie tylko chodzi o to, żeby znać po prostu ten język nieużywany, tylko że łacina jest podstawą innych języków, ale nie tylko. Łacina w ogóle uczy systematycznego myślenia, pewnych podstaw logiki. Ja pamiętam, naprawdę miałam prywatne wykłady w jego gabinecie na temat wartości łaciny jako takiej. Przychodzi II wojna światowa, wielu pisarzy z Polski wyjeżdża, szczególnie pisarze żydowskiego pochodzenia, także pisarze zaprzyjaźnieni z Parandowskim. On sam rozważał taką możliwość. Dlaczego nie wyjechał? Rzeczywiście, że rozważał taką możliwość, ale wówczas, tuż przed rozpoczęciem wojny, Parandowski był pracownikiem Polskiego Radia. Polskie Radio nawet zorganizowało transport ewakuacyjny dla swoich pracowników, niestety bez rodziny. Nie skorzystał z tej okazji. Druga okazja, ale zabiegał o taki wyjazd, to nie jest tak, że nie, zabiegali jego przyjaciele. Niestety rząd, który się ukonstytuował na obczyźnie, główną postacią tego rządu był Stanisław Kot, który nie darzył sympatią Parandowskiego, uznając go za liberała i na indagowanie przez innych pisarzy, dlaczego może by wyciągnąć tego Parandowskiego z Polski, gdzie jest bardzo zagrożony, odpowiedział jednym słowem. Takich jak Parandowskich są tysiące. Wojna to jest też moment, kiedy upadają ideały kultury europejskiej. To był moment wielkiego kryzysu. Czy był to też moment jakiejś przemiany dla Parandowskiego? Nad czym pracował? Co było dla niego takim ocaleniem w literaturze wtedy?
przemianą, właściwie przemiana nastąpiła trochę w sensie takim duchowym. Parandowski złożył sobie taką obietnicę, że jeśli uda mu się przeżyć to, co się dzieje wokół, czyli to okrucieństwo straszliwe, to jednak uwierzy w opatrzność oczywiście symbolizowaną przez Kościół katolicki. I rzeczywiście słowa dotrzymał do końca. To, co się stało w Polsce po wojnie, było prawdopodobnie, tak sobie myślę, dla Parandowskiego, no jednak szokiem. On miał powody, żeby się niepokoić. Jako autor książki Bolszewizm i Bolszewia w Rosji, a zwłaszcza może takiej broszury, którą wydał tuż potem w Odmętach bolszewizmu, nigdy nie wznawianej później, mógł żywić obawy, że znajdzie się na kompletnym indeksie, że tego mu władze nie zapomną. Władze mu to zapomniały, celowo. Potrzebny był ktoś taki jak Parandowski, który z jednej strony zaakceptował rzeczywistość nową, miał duże nazwisko, to był jednak prezes polskiego PEN-klubu, bo został prezesem PEN-klubu przed wojną już. To było jedno z tych kilku nazwisk dla władzy niesłychanie cennych. W czasach tak zwanych trudnych stalinowskich zajął się tłumaczeniem Odysei, co mu dawało nie tylko właśnie odskocznie i możliwość zarobienia pieniędzy bez, że tak powiem, starania się, żeby się przypodobać. Wielka jest nasza ziemia, a nie ma na niej, jak długa i szeroka, takiego kilometra kwadratowego przestrzeni, na którym ludzie nie opłakiwaliby śmierci ukochanego swego brata, obrońcy, nauczyciela, prawodawcy sumień, Józefa Stalina. Parandowskiego było stać jednak na pewne gesty. W 1953 roku, gdy umarł Stalin, najwięksi luminarze naszej kultury ronili łzy wtedy z powodu śmierci przyjaciela narodu polskiego. Jan Parandowski milczał. To milczenie było niesłychanie wymowne. W list 34, lata 60. za Gomułki, podpis Parandowskiego ważył. Nie obawiał się podpisać tego apelu, był taką ostoją w tamtym czasie marnym, co tu dużo mówi. W czasie marnym to był jeden z takich punktów. Aha, a jak zachowuje się Jan Parandowski w tej sprawie? No, dla wielu ludzi był kimś w rodzaju przewodnika duchowego i to na pewno jest jego ogromna zasługa. Pani doktor, jak po wojnie autor bolszewizmu i bolszewików w Rosji, który już na samym progu dwudziestolecia międzywojennego określił swój negatywny stosunek do komunizmu, odnalazł się w rzeczywistości Polski Ludowej? Jakie strategie przyjął? Pojawiały się notatki oficerów operacyjnych, że młodzież w Lublinie biega i czyta niejaką książkę niejakiego profesora Parandowskiego, który to pisze bardzo źle o Związku Radzieckim. No i co my z tym fantem mamy zrobić? Czym należy tłumaczyć właśnie to, należy to tłumaczyć dosyć prosto. Mianowicie, jak już wcześniej wspomnieliśmy, Parandowski po pierwsze pozostał wierny swojemu przekonaniu, że ma dług wdzięczności wobec opatrzności. Przekuł to później na działania, czyli związał się z ludźmi z kręgów katolickich, z ludźmi, co do których miał przekonanie, że oni mają jakiś pomysł na tę rzeczywistość i z ludźmi, którzy mogą pozwolić mu czy pomóc mu przejść przez tę rzeczywistość. Co to było za środowisko? To było środowisko oczywiście KUL-u lubelskiego. Parandowski na KUL trafił już raz w 1939 roku. Niestety było bardzo szybko to się skończyło. Po raz drugi właśnie pojawił się w 1944 roku. A wynikało to oczywiście z tego, że Parandowski ukrywał się w czasie wojny na ziemi kieleckiej w takim dworze
dworze Planta pod Opatowem i później oni uciekając właśnie zbliżali się w kierunku wschodnim i tak naprawdę znalazł się w Tarnowie i stamtąd, no już niedaleko było do Lublina, ludzie kultury, ci, którym udało się przeżyć, bardzo wzajemnie siebie szukali. Władza ludowa po to, żeby mieć jakieś umocowanie, musiała i chciała mieć również ze sobą głosy elity intelektualnej. Był prezesem PEN Klubu. Był prezesem PEN Klubu. I uznano, poza tym już był profesorem uniwersytetu, nie uniwersytetu, a no oczywiście lubelskiego, czyli KUL-u, który to uniwersytet, czyli KUL, tęże uczelnię otwierał nie kto inny jak generał Bułganin. W związku z czym nie czyniono Parandowskiemu zarzutu, że związał się z tymi środowiskami, jako że również te środowiska gromadzące ludzi kultury też początkowo były przygarniane. Więc to nie było na początku tak, że wszyscy od razu wzajemnie próbowali siebie wyeliminować. Nie, nie, nie. Kilka słów też powiedzmy o tej właśnie nowej, arcyciekawej i myślę, że przez wielu mało znanej roli Jana Parandowskiego, bo po wojnie się angażuje w akcje pomocy pisarzom, także te międzynarodowe. O prezesurze PEN Klubu wspomnieliśmy. Niezwykła aktywność społeczna, odbudowywanie środowiska po wojnie. To była też jedna z tych rzeczy, o których się raczej nie mówiło? Czy wszyscy doskonale o tych przyjaźniach i tych relacjach i tym otoczeniu Jana Parandowskiego w domu wiedzieli, pani Joanno? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Jest pewna różnica między tym, o czym myśmy wiedzieli, a o czym myśmy mówili. Mój dziadek nie był człowiekiem bardzo rozmownym, nie był człowiekiem wylewnym i też niespecjalnie się dzielił tym, co się dzieje w jego życiu zawodowym, w jego życiu społecznym. I co też trzeba pamiętać. Ja go pamiętam jako kogoś, bo to jest też ważne, jeśli mamy o człowieku opowiedzieć, jako kogoś w rodzinie, to nie był taki dziadek, który, nie wiem, siada się na kolano, opowiada bajki. To był człowiek obserwujący, natomiast jego osoba, jego tryb życia dla nas, dla naszej rodziny była absolutną świętością. Funkcjonowało u nas takie słowo jak mak. Chodziło o to, powiedzenie jak makiem zasiał, to było wtedy, kiedy miał drzemkę mój dziadek. Czyli był prezesem PEN Klubu nawet w pieleszach zdecydowanie domowych. Zdecydowanie tak. To znaczy to nie było tak, że prywatnie to był inny człowiek. Nie. To był absolutny monolit. To był taki sam człowiek w domu, taki sam człowiek w życiu publicznym. Już w chwilę, gdy znalazł się w Lublinie Parandowski, to pierwsze działania, jakie rozpoczął, to właśnie, żeby gromadzić ludzi i spróbować odbudować PEN Klub. Wysyłał listy do ówczesnego sekretarza PEN Klubu Olda, właśnie już z informacją, że będziemy PEN Klub odbudowywać. To jest bardzo ważne. I już na... Jaką rolę odegrał właśnie przy reaktywacji PEN Klubu w Polsce? Kluczową. Absolutnie kluczową rolę. Do tego stopnia, że nawet do Lublina przyjeżdżał Iwaszkiewicz i oni tam dywagowali na temat, jak to zrobić, jak umiejscowić PEN Klub w nowej rzeczywistości, bo cokolwiek by o tym nie mówił, ta rzeczywistość była jednak nowa. Tak, żeby móc znaleźć się w jej strukturach, ale i nie pozwolić się zniszczyć. Bo no to właśnie, do jakiego nie wiadomo, stopnia ta instytucja pełniła funkcję fasadową w PRL-u, czy miał nadzieję, że będzie ona odgrywała rolę taką jak w międzywojniu. Czy... Nie do końca zgodziłabym się ze zdaniem, że była funkcją fasadową. To była przynależność do PEN Klubu była pewnym rodzajem nobilitacji. Członków przyjmowano do PEN Klubu na zasadzie głosowania zarządu. Proszę o tym pamiętać, że Parandowski bardzo dbał o wysoki poziom nie tylko oczywiście prac członków PEN Klubu, nie w tym rzecz, ale również
oni mieli być takim przykładem dla tego społeczeństwa, jak i nie pozwolić sobą zawiadywać. I to się Parandowskiemu udało. Początkowo nie zawsze zgadzano się z jego postępowaniem, uznając, że być może jest zbyt koncyliacyjny, być może za często idzie na, tak prezentuje postawę ugodową, ale po jego śmierci wszyscy przyznali Parandowskiemu rację, że to był jedyny sposób na przetrwanie. Dzięki pan klubowi na przykład mogło się pojawić nazwisko Czesława Miłosza w obiegu publicznym. Dzięki pan klubowi można było uczcić pisarzy, którzy mieli ogromne problemy mieli problemy oczywiście z władzą. Myślę tutaj o Jerzym Zawiejskim, myślę oczywiście o Jasienicy, myślę o bohaterach, o których dzisiaj wiemy, że właściwie padli ofiarą jednak takiej nagonki. Czy to, o czym pani mówi, to jest też element tego, że Parandowski był tak niezwykle ceniony zarówno przez ludzi w PRL-u, jak i na emigracji? Bo to jest rzadki przykład artysty, który dostawał honory i tu, mógł podróżować, nie stracił szacunku jako jakiś rzekomy kolaborant, przecież można byłoby próbować tak, w ten sposób go krytykować. Był to dla wszystkich człowiek poważny, nieskompromitowany i niesłychanie ceniony, zarówno na Zachodzie, jak i w Polsce. Krótko mówiąc, człowiek z zasadami i takimi zasadami, które były nienaruszalne w jego przypadku. Człowiek, który umiał się odnaleźć, ponieważ uważał, że w sytuacjach konfliktowych zawsze należy szukać porozumienia. Porozumienie buduje, nie niszczy. To była jego główna dewiza. I po to, żeby nie wchodzić w takie, nie dawać się wprząc w takie arkana polityki, uważał, że najlepszą strategią będzie w wielu sytuacjach milczenie. Nieobecność jest też znacząca. I on wybrał drogę nieobecności znaczącej. A wracając do twórczości w takim razie, jakie należy wskazać ważne książki w okresie powojennym? Jaka była jego recepta przez twórczość na obecność w owych czasach? Niewątpliwie alchemia słowa. Alchemia słowa, rzecz o takich budowaniu, tworzeniu warsztatu pisarskiego, o pisarzu, ale również o tym, dlaczego ten pisarz jest tak ważny i jaki wpływ ma na społeczeństwo. To była odpowiedź na pytanie, czy bez pisarzy, bez ludzi kultury możemy funkcjonować. I odpowiedzią jest właśnie alchemia słowa, która mówi wyraźnie nie, bo człowiek, ludzie w społeczeństwie muszą mieć pewne busole. Taką busolą na ogół, właśnie rolę busoli albo pełni Kościół, jakkolwiek go nie znać, wyznanie, jakkolwiek go nie nazywać, lub właśnie człowiek z autorytetem. Parandowski bardzo pilnie przestrzegał tego, aby promować ludzi z autorytetem. Otaczał się też takimi ludźmi. Zawsze w najbliższym kręgu współpracowników Parandowskiego były naprawdę postaci znaczące, wybitne. Mówimy tu o Naukowskiej, mówimy o Dąbrowskiej, mówimy o Anieli Zagórskiej. To były te gremia, które miały coś do powiedzenia. Pani Joanno, czy w tych nauczaniach, czy też zabawach, owych lekturach dziadka też było to, w pewnym momencie pojawiało się to przejście, że od tego, co jest ciekawą historią, przechodzimy do czegoś głębszego, czegoś, co ma być naszą busolą? Tak, tak, tak. Ja myślę, że on te busole miał cały czas w głowie, to znaczy w ogóle cała jego twórczość. Tutaj niewspominane, a szkoda, dysk olimpijski, który opowiada o olimpiadzie starożytnej, który jest naprawdę też książką, która powinna... Został uhonorowany zresztą nagrodą. Tak, 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 ale ta książka na przykład we mnie zostawiła takie, bo to jest też pewna moralność olimpiad. Tam jest pokazywana moralność bądź amoralność sportowców. I to też gdzieś w tyle głowy jest właśnie ten azymut. Natomiast jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie Parandowski był zafascynowany, tak jak ja to pamiętam też z dzieciństwa, filozofią stoików.
I ja w ogóle określenie stoik poznałam od najmłodszych lat i właściwie też się z nim zżyłam. I to też jest bardzo ważne w pojmowaniu jego stosunku do rzeczywistości. Znaczy to, co ja powiedziałam, że to był najspokojniejszy człowiek, jakiego w życiu spotkałam, ale myślę, że to był spokój wypracowany. Wypracowany przez właśnie wzory stoików. Dla niego kultura antyczna to było coś więcej niż tylko rozczytywanie się w Homerze, ale to było umiłowanie pewnego ładu, pewnego stylu. Gdy dzisiaj czytamy utwory Jana Parandowskiego, zdumiewa nas ich stylistyka, którą właśnie wycyzelował sobie na utworach klasycznych. On mówi tak czule o greckich filozofach, o kamykach, które spotyka na drodze. To wszystko miało dla niego wartość najbliższych pamiątek. On je personifikuje, także tutaj właśnie ten kącik, który udało się Piotrowi zachować w naszym domu, przy którym Jan Parandowski tworzył, jest właśnie świadectwem takiej czułości. Działalność Parandowskiego w zakresie popularyzacji antyku jest bardzo szeroka i bardzo bogata. Był zarówno wydawcą ważnych dzieł literatury, był tłumaczem, był wreszcie pisarzem, który sięgał po tematy antyczne. To jest niesłychana sprawa, ile dobrego uczyniła popularyzacja mitologii, która do dzisiejszego dnia jest lekturą obowiązkową na szczęście. To były lektury, na których wychowało się kilka pokoleń. Otóż to, życie gwałtowne, szalone, pełne żaru, buntu, rozpaczy, zastąpiło w esejach Parandowskiego fałsz dostojnej harmonii, z którą patrzyli na świat antyczny filologowie północnej Europy. Dojrzeć to i wyczuć mógł tylko prawdziwy poeta. Panie doktor, w 1953 roku ukazuje się tłumaczenie Parandowskiego Odysei Homera i to jest staje się to ogromnym wydarzeniem literackim. Skąd bierze się waga tego tłumaczenia? Na czym polega osobliwość tego tłumaczenia? No przede wszystkim ze sposobu wybrania techniki tłumaczenia. Parandowski, poza tym, że był wielbicielem antyku, był również wielbicielem kultury francuskiej i języka francuskiego. A Francuzi już od właściwie początku wieku przekładali nawet poezję na język francuski właśnie w postaci prozy. I uznał, że kultura antyczna musi być cały czas jednak docierać do czytelnika, natomiast heksametr do człowieka drugiej połowy XX wieku nie bardzo dociera. Miał świadomość również, jak słabej kondycji jest wykształcenie właśnie antyczne w programach powojennych, w związku z czym uznał, że przetłumaczy właśnie prozą. Było to drugie tłumaczenie prozą, ale za to kongenialne. Odnosił się w nim do tłumaczeń wcześniejszych, do tłumaczenia, do przekładu oczywiście wierszowanego Wieniewskiego, do przekładu Witlina, który zresztą sam nagrodził jako prezes pen klubu. Przyjaźnili się, ale bardzo cenił to tłumaczenie. Natomiast uznawał, że w drugiej połowie XX wieku, po tej hekatombie, która nastąpiła, wojennej, potrzeba jest dotrzeć do czytelnika w nieco inny sposób. I tak zbudowana Odyseja, jak on to zrobił, pozwoliła czytelnikowi, czyli temu docelowemu, tej tak naprawdę młodemu czytelnikowi, łatwiej przebrnąć przez owe przygody Odysa, które nie do końca stawały się przygodami Odysa. Parandowski sam mówił, że na Odyseję nie patrzmy jak na rzecz z zamierzchłej przeszłości. Odyseja jest to podróż człowieka w każdym wieku, w każdej sytuacji. My jesteśmy także Odysami. I proponował spojrzenie na Odyseję właśnie w ten sposób, z tej perspektywy. A teraz spójrzmy na inny kraniec zainteresowań, zapisków twórczości Jana Parandowskiego. Pani Joanno, pani wiedziała, że takie bardzo rodzinne zapiski też czekają na publikację. Pamiętnik Piotrusia. To jest coś, co przynosi prywatny obraz życia pisarza. Wkrótce trafią do druku. Miejmy nadzieję, ale pytanie do pani Joanny właśnie o ten obraz rodziny i tą część
zapisków dziadka. No tak, ja na to bardzo czekam, też ze względu na osobę Piotrusia, czyli mojego najmłodszego wujka. On był ode mnie starszy tylko 9 lat. To trzeba pamiętać, że to było bardzo późne dziecko, bardzo ukochane przez rodziców, ale też przez całą rodzinę. I to był właściwie po prostu mój starszy brat, tak mogę powiedzieć. I to, że Jan Parandowski starał się też od momentu jego narodzin po prostu postrzegać życie też z punktu widzenia jego życia, to też świadczy o tym, jak ważnym chłopcem był dla niego właśnie Piotr. No myślę, że są to niezwykle istotne zapiski, też z punktu widzenia zapisu rzeczywistości, ale też świadczące o takich bardzo głębokich uczuciach, których nigdy tak naprawdę nie ujawniał. Ta warstwa emocjonalna jest zrozumiała w tym przypadku, czy oczywista, ale z punktu widzenia badacza z kolei, pani doktor, oprócz tej intymnej perspektywy, czego nowego się z pamiętników Piotrusia dowiemy o Parandowskim? Myślę, że tego, między innymi tego, kto wie, czy nie najważniejsza rzecz tu się nam wykluwa na swój sposób, że Parandowski, czyniąc takie zapisy i czyniąc głównym bohaterem tego swojego syna, który zawsze będzie Piotrusiem, nawet jak ma lat, ma rok i jak ma lat 35, też jest tym małym Piotrusiem, pokazuje, że próbował opowiadać świat. Dlatego, dla mnie jest to próba opowiedzenia świata, może nawet zbudowania świata dla najmłodszego syna, podobnie jak czynił to właśnie przy okazji Odysei, właśnie w Zegarze Słonecznym, co też jest bardzo, bardzo interesującą historią, ponieważ Parandowski, który wydawał się być bardzo tylko i wyłącznie zabiegający dla niektórych oczywiście o własne korzyści, co było nieprawdą z gruntu rzeczy, Parandowski potrafił prowadzić politykę, na której wszyscy korzystamy na swój sposób. W momencie, kiedy decydował się na tłumaczenie Odysei, wynegocjował, jak domniemywam, z Władysławem Kopalińskim, ówczesnym Stefczykiem, dyrektorem czytelnika, że owszem, on to przygotuje, on to da, ale w tymże samym czytelniku on chciałby wydać taki zbiorek wspomnień z dzieciństwa. No i jak mniemam, oczywiście dostał na to zgodę. W tym samym roku ukazała się i Odyseja, i ukazał się Zegar Słoneczny, który nie tylko był takim wspomnieniem z dzieciństwa, który był pewnym obrazem, zamknięciem czy utrwaleniem obrazu świata już minionego. Tak, zatopionej Atlantydy. Takiego zatopionego świata, który on chciał ocalić. To była próba ocalenia tego świata. I wracając do pamiętnika Piotrusia, to też jest próba nie tyle ocalenia, zbudowania świata pozbawionego takiego okrucieństwa, nawet okrucieństwa, myślę, w warstwie słownej, która pojawiała się bardzo często, nie mówiąc o warstwie przemocowej, opresyjnej. To zastanówmy się nad tym, co ocalało dla współczesnego czytelnika dzisiaj, jeśli chodzi o twórczość Jana Parandowskiego, czy przetrwał próbę czasu. Ten sposób obrazowania, myślenia, opowiadania, to jest czytelne i zrozumiałe nadal dla tych, którzy sięgną dziś po jego książki? Różnie bywa, oczywiście różnie bywa przy tej skrótowości w tej chwili, jaką się posługujemy, natomiast to jest ciekawe, mnie się zdarza być zapraszana do różnych szkół, gdzie mitologia jest lekturą i być może to są po prostu bardzo dobre szkoły na wysokim poziomie, ale muszę powiedzieć, że ci uczniowie są znakomicie przygotowani. Zadają bardzo trudne pytania na temat bogów, są rzeczywiście jakoś wciągnięci w te wszystkie historie, więc oczywiście to wszystko zależy od poziomu czytelnika.
Natomiast no, niewątpliwie mitologia cały czas żyje i będzie pewną część społeczeństwa kształtowała. Jako początek przygody z Parandowskim niewątpliwie no, poleciłabym jego opowiadania, wspaniałe jego opowiadania z różnych zbiorów, z różnych okresów życia, ponieważ te opowiadania właściwie to są takie mikroeseje w dużej części. Dlatego, że bohater służy Parandowskiemu, czasami jest to alter ego autora oczywiście, ale służy Parandowskiemu po to, by wypowiedzieć jakąś myśl znacznie głębszą niż sama opowiastka. To nie, opowiadania Parandowskiego nie są opowiastkami. Ja zawsze przed tym przestrzegam, że warstwa fabularna jest warstwą skrywającą znacznie poważniejsze pytania, które on stawia, bądź próbę pokazania wyjścia z sytuacji bardzo trudnej. Przykład takiego opowiadania mogłem pani podać? No, bardzo proszę. Jest takie opowiadanie właśnie Lolo, jedno, które mną niesłychanie wstrząsnęło. Opowiadanie z czasów oczywiście jego dzieciństwa, opowiada historię bohatera, niezwykle utalentowanego, uzdolnionego, żyjącego, właściwie powiedzielibyśmy dzisiaj w dołach społecznych nieco. Bohatera, który jest, próbuje zbudować broń, strzelbę wielopociskową, który ma taką myśl, że po co on to buduje? Nie buduje broni po to, żeby ta broń miała zabijać. On buduje broń po to, żeby ta broń pokaże, że wojna jest straszna, można ją zatrzymać. Ten lęk przed zniszczeniem jest właśnie, miałby być takim motorem napędzającym ludzi do myślenia. To jest, i Parandowski mówi, właśnie do czego służy broń? Czy broń powinna być wykorzystywana? Nie, może ona służyć jako artefakt przeszłości. My się z czegoś musimy uczyć. Wiele jest takich opowiadań, które będą pokazywały i dzisiaj, szczególnie dzisiaj specjalnie przywołałam to, żeby pokazać, jak my w dzisiejszej narracji mówimy o tym, czy zostanie współcześnie użyta broń gdzieś tam takiej zagłady za granicą. Mamy nadzieję ciągle, że nie, bo my się będziemy jej bać. Czyli ta myśl ciągle gdzieś tam funkcjonuje. A dla wnuczki pisarza, taka osobista rekomendacja dla widzów naszego programu? Tutaj wymieniliśmy już parę tytułów, a ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na Dwie wiosny. To jest bardzo szczególna książka, bardzo intymna, gdzie Parandowski pokazuje swoją więź z tym światem starożytnym, podróżuje po miejscach, które dla niego mają znaczenie, współcześnie podróżuje, zdając sobie sprawę z tego, że się właśnie zatrzymuje w tych miejscach, gdzie się coś wielkiego działo w starożytności. I to jest taka książka, która też uczy tego, czym może być duch miejsca. My dzisiaj tak pędzimy wszyscy, nie zdajemy sobie sprawy, że tam, gdzie nagle przystajemy, tam się działy rzeczy niezwykłe i można się nad tym zadumać. Myślę, że to jest w ogóle, Parandowski był człowiekiem zadumanym nad czymś zawsze. I też przywoływanie takiego stanu ducha, myślę, że dzisiaj w tym naszym pędzie jest bardzo ważne. No nie można sobie wyobrazić polskiej kultury bez Parandowskiego. Musimy uznać go jako pierwszego sowietologa, uznajemy go z radością, jako pierwszego sowietologa, jako znakomitego znawcę kultury śródziemnomorskiej, który zaszczepił w XX wieku wielu pokoleniom Polaków tą pamięć o greckiej, rzymskiej klasyce. Cieszymy się, że mogliśmy z paniami przypomnieć dziś jego dorobek i mamy nadzieję, że państwo także do niego wrócą. Jan Parandowski w kulturze polskiej to już na zawsze pozostanie jako autor mitologii. To jest najważniejsze. Moją ulubioną lekturą jest Król Życia, który mówi o Oscarze Wilde. Alchemia słowa, trochę przez nas zapomniana. Bardzo piękna i bardzo mądra pozycja o pisaniu literatury, o tworzeniu literatury, o kondycji pisarza. Bardzo mało zna literatura polska takich dzieł, szczególnie które wyszłyby spod pióra pisarzy tak wybitnych. Jest bolszewizm i bolszewicy w Rosji jako i chyba pierwsza, a w każdym razie na pewno w takim stopniu dojrzała próba
literatury sowietologicznej napisanej w Polsce. Nie mamy tego wbrew pozorom za wiele, zwłaszcza dotyczącego pierwszego okresu, okresu rewolucji. Bardzo ważną rolę w działalności literackiej Parandowskiego odgrywają przekłady literackie i z całego szeregu wielkich dzieł translatorskich Parandowskiego zwrócić należy uwagę na Odyseję Homera, która do dzisiaj należy do absolutnej klasyki. Przekłady, które zrobił właśnie Parandowski z antycznych źródeł, są bardzo uniwersalne, powiedziałabym. No może właśnie język, który był mu szczególnie bliski, bo on zwracał uwagę na i brzmienie, i etymologię, i doszukiwał się w różnych obcych językach jakichś wspólnych źródeł. Czyli była to jego nieustanna pasja, zabawa i źródło niewyczerpanej przyjemności. Są nazwiska, które mówią same za siebie. Zbyteczne byłoby je opatrywać określeniami wybitny czy znakomity. Byłoby to tylko pomniejszeniem ich wagi. Są one jakby rylcem wyciosane w granicie narodowej kultury i tam też na zawsze pozostaną. Takim jest nazwisko Jana Parandowskiego.